Jana Cichociemnego, Ludwika Wiechury, pseudonim Jeleń. To ta kompania dociera tu jako forpoczta. To zadaniem tej kompanii będzie zajęcie miejsca tak, aby stanowić zabezpieczenie dla pozostałych oddziałów Armii Krajowej. Cichociemny Jeleń to wytrawny dowódca. Zdaje sobie sprawę z tego, że musi oszczędzać swoich ludzi, ale z drugiej strony wie, że pozycje, jakie musi im wyznaczyć, muszą obejmować olbrzymi teren. Dowódca 2 Dywizji Piechoty Legionu Armii Krajowej wysyła też na rozpoznanie jeden z patroli kawaleryjskich. Ci docierają najpierw tu, prawie dokładnie do tego miejsca. A po rozmowie z porucznikiem Wiechułą stwierdzają, że w tym miejscu ich wsparcie jest niepotrzebne. Dowódca patrolu konnego nakazuje swoim ułanom przemieszczenie się w stronę Czerwonej Góry. Mają sprawdzić kolejne oddziały, które kwaterują z tamtej strony. Tu, w lesie Zgórskim, jest cisza. Tam, na Czerwonej Górze, kwateruje i ma osłaniać skrzydło kompanii Jelenia. Tam kwateruje tak zwany Pułk Koziennicki. Jest ranek 18 września. Ta historia jest trochę przekłamana. Część relacji podaje, że to 17 września. Ale rzeczywiście to 18. Kiedy to się wszystko zaczęło? Około godziny 9 rano, jak wspomina Zygmunt Kiepas, pseudonim Krzyk, na posterunek z kompanii Jelenia wychodzi niemiecki patrol. 4 bądź 6 ludzi. Oni idą ze Zgórska do Gajówki w Szewcach, a ich celem jest pobranie drzewa. To ten patrol jako pierwszy z nim prowadzi walkę kompania Jelenia. My nie przedstawiamy tej historii, jest ona dosyć dobrze znana. Godzinę później Niemcy wysyłają w miejsce walki, dokładnie w to miejsce, w którym jesteśmy. Wysyłają liczący około 60 żołnierzy pluton wojska. Ten pluton zostaje praktycznie wybity co do nogi przez kompanię Jelenia. I to też jest znane. I wszyscy mówią, co potem. To my, proszę Państwa, chcemy właśnie przedstawić tą historię potem.